Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym programie W Powiększeniu. A dziś zapraszamy Państwa na spotkanie z chłopem i mężem stanu, wójtem i premierem, a zarazem jednym z najbardziej zapomnianych ojców polskiej niepodległości, Wincentym Witosem. Był to właśnie pierwszy polski polityk pierwszoligowy, pochodzący autentycznie z ludu, tak? Nie syn chłopa, tylko po prostu chłop, który zresztą bardzo wyraźnie, bardzo często i ostentacyjnie jeździł do domu, żeby orać, prawda? Nie wstydził się tego swojego pochodzenia. To jest jego rola, często chyba trochę niedoceniana, właśnie jako tej osoby, która wyrosła z ludu i która ten lud prowadziła w kierunku odzyskania niepodległości, w kierunku posiadania własnego państwa, państwa demokratycznego. Nie jest lewicowcem, nie jest prawicowcem. On dobiera sojuszników pod względem realizacji swojego programu. Wchodził w sojusze i współpracę z partiami prawicowymi. Nie miał, prawda, nie był tutaj takim zacietrzewionym radykałem, patrzył, co można uzyskać, prawda, a nie przez okulary ideologiczne. Miał umiejętność kompromisu, umiejętność rozmowy ze wszystkimi stronami. I jako premier potrafił zarazem porozumiewać się z naczelnikiem państwa Józefem Piłsudskim, jak i najsilniejszą grupą w Sejmie Ustawodawczym, czyli Ruchem Narodowym Endecji. No był symbolem, prawda, oporu Polski przed bolszewikami w roku 20. Co więcej, no był też patronem Polskiego Stronnictwa Ludowego, które powstało formalnie w sierpniu 1945 roku. Do swojej śmierci był formalnie jego prezesem. Zwykle tylko możecie zmienić to straszne położenie. Wy staroliście sami ogromną wielkość narodu. Wy utrzymujecie państwo. Na wasze barki spada tak odpowiedzialność za nie, jak i prawo rozporządzenia nim. Wy powinniście wyrwać z rogu niepowołanych. Wyście powinni uczynić z niego przybytek prawa, postojem sprawiedliwości, miejsce spokoju, pracy i dobrobytu. A o Witosie porozmawiamy dzisiaj z panem profesorem Pawłem Skibińskim, historykiem związanym z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. A naszym drugim gościem jest pan doktor habilitowany Michał Łuczewski z Uniwersytetu Warszawskiego, a ściślej z Wydziału Socjologii. Witam serdecznie. Do Wincentego Witosa będziemy się przedzierać powoli. Zanim zaczniemy rozmawiać o tej barwnej postaci, najpierw musimy zaznaczyć tło, bo ono jest esencjalne dla zrozumienia działalności Witosa, a tym tłem jest ruch ludowy, a może szerzej, kwestia przekształcania się chłopów w Polaków. No i tutaj wypada zwrócić uwagę na rolę Galicji. Dlaczego to Galicja była tym miejscem, gdzie narodził się polski ruch ludowy? Z dwóch powodów. Po pierwsze, byli tam chłopi i to była najliczniejsza warstwa, taka, która mogła rzeczywiście zmienić twarz polskiej polityki, ale też można powiedzieć szerzej polityki w cesarstwie austriackim. A po drugie, dlatego, że była tam możliwość realizacji takiego ruchu. I chodzi tutaj o ruch chłopski, o to, że była tam autonomia. Być może wcześniej by się ten ruch rozwijał w Wielkopolsce, ale nie było to możliwe ze względu na to, że w ogóle ruch jakikolwiek narodowy był tam tłamszony i bardzo ograniczany. Czyli dwie zasadnicze przyczyny. A na czym polegał antagonizm polsko-chłopski w monarchii habsburskiej? To jest bardzo ciekawa historia, bo my często opisując w ogóle powstawanie polskiego narodu, zapominamy o czymś takim jak rabacja galicyjska. I rabacja jest często przedstawiana jako tylko taki moment, kiedy to polscy chłopi wystąpili przeciwko polskim panom, ale sami chłopi widzieli to jako walkę przeciwko Polakom. Oni mówili co prawda po polsku, w jakimś takim polskim dialekcie, chodzili do kościoła lokalnego, ale na pewno nie uważali się za Polaków. Co więcej, uważali Polaków za jakieś takie zagrożenie dla siebie. O sobie mówili cesarscy, jesteśmy cesarscy. To, co to znaczyło? Jesteśmy cesarscy, jesteśmy stąd, jesteśmy katolikami, a cesarstwo oznaczało to, że oni są dobrymi dziećmi cesarza Franciszka, albo takiego jakiegoś mitycznego cesarza, bo takie opowieści krążyły, cesarza, który chodzi jako taki dobry pan od wsi do wsi, poznaje dolę chłopską i chce tym chłopom dobrze służyć. I też takiego cesarza, do którego można było pójść
do Wiednia, żeby się upomnieć o swoje przeciwko polskim panom, którzy chłopów wtedy podczas pańszczyzny, ale też wcześniej i też później wyzyskiwali. Skoro chłopi czuli się także katolikami w pierwszym rzędzie, to chyba nie jest przypadkiem, że istotną rolę odegrali także księża w tej transformacji chłopów w Polaków. Wystarczy wymienić księdza Stanisława Stojałowskiego, działacza chłopskiego, który uświadomił chłopom, że są Polakami, a może tak naprawdę nadał jakoś im tę tożsamość, ale w jakiś egzotyczny chyba sposób, przez ultramontanizm. O co tu chodziło? Zwykle jak opowiadamy o tym, dlaczego powstał ruch chłopski, dlaczego w ogóle polska wieś się przebudziła, no to mówimy o takich radykałach szlacheckich jak Edward Dębowski, który z hasłami takimi antyszlacheckimi, antycesarskimi, też antykatolickimi próbował porwać radykalnych chłopów do walki przeciwko wyzyskującym panom i wyzyskującym też plebanom. Ale Edward Dębowski nie był słuchany przez polskojęzycznych chłopów. W ogóle ta ideologia do nich nie przemawiała, no bo im dla nich bliska była postać plebana. Oni sami czuli się po prostu katolikami. To była dla nich taka bardzo podstawowa tożsamość. I taka rewolucja, którą zrobił ksiądz Stojałowski, też w sumie dzisiaj według mnie zapomniany, polegała na tym, że powiedział chłopom, możecie być chłopami, możecie być też katolikami, ale zobaczcie, że jesteście też Polakami. Czyli on nie próbował jakoś podważyć tych tożsamości, które są ważne. Nie próbował powiedzieć, że katolicyzm jest czymś nieważnym, że też związek z cesarzem jest czymś nieważnym. Tylko on powiedział, to wszystko, czym jesteście, jest ważne, ale będziecie mogli uzyskać jeszcze więcej mocy, sprawczości, jeśli zobaczycie, że jesteście też Polakami. I to jest taka ideologia, którą on czerpał od polskich ultramontan, to znaczy ludzi, którzy w Paryżu, tam był zaangażowany i Mickiewicz, ale też Krasiński, też Bogdan Jański, którzy pokazywali, że jest inna możliwość budowania narodu i w ogóle budowania takiej formy polskiej niż rewolucyjna, niż związana z rewolucją francuską. Ale w jakim sensie ultramontanizm był zgodny z doświadczeniem polskiego chłopa? No właśnie się to śmieję. Józef de Maistre, no co ma wspólnego z chłopem galicyjskim? No to jest taka ciekawa przygoda idei, że idee pojawiające się w jednym kontekście, one tam w pewnym momencie zaczynają wysychać i znajdują nowy podatny grunt zupełnie gdzie indziej. I na pewno Józef de Maistre, przeciwstawiając się takiej rewolucji, jaką była rewolucja francuska, rewolucji antymonarchicznej, czyli antycesarskiej w pewnym sensie, antykatolickiej, wyobraża sobie, że jest możliwa kontrrewolucja, że jest możliwa jakaś inna forma, która będzie się opierała na papieżu. I ultramontanizm jest ruchem, który odwołuje się do tego, co jest ultramontanes, czyli ponad górami, poza górami, czyli ruchem, który się odwołuje do papieża. I ten ruch we Francji nie był popularny. Nawet właśnie ci bracia zmartwychwstańcy, którzy próbowali go zaszczepić na grunt polski, oni też byli w sumie dość marginalną grupą. I ksiądz Stojałowski, który pisał o cesarzu i papieżu, ale też napisał jedno ze swoich pierwszych dzieł, które się nazywało Doktryny Ultramontańskie, zobaczył, że ta doktryna może być jeden do jeden zastosowana do masowego ruchu chłopskiego, że można powiedzieć, opierajmy się na cesarzu, opierajmy się na monarszy, który jest katolikiem, opierajmy się na papieżu, ale nie róbmy żadnej rewolucji. I to wtedy zagrało w duszach polskojęzycznych chłopów. Oni nie zrobili żadnej rewolucji, ale tak naprawdę to był pierwszy masowy ruch na taką skalę. Pierwszy krok w kierunku takiego zbiorowego upodmiotowienia politycznego chłopów. Tak, ale właśnie nierewolucyjny, który się okazał w skutkach o wiele bardziej rewolucyjny niż ruchy, które miały rewolucję na sztandarach. Czy idea narodowa, panie profesorze, została od razu przejęta przez chłopów, przez wszystkich chłopów? To znaczy zależy gdzie, bo pan profesor Łuczewski był łaskaw wspomnieć o Wielkopolsce. Ja mam trochę inną interpretację tego doświadczenia wielkopolskiego, bo to a propos chłopów, tam w ogóle nie było takiego problemu przerobienia chłopów w Polaków, bo oni byli Polakami par excellence, ponieważ zostali tak zagonieni przez administrację pruską w tym kierunku, że oni w ogóle nie mieli wątpliwości, że są jakby w jednym obozie z ziemiaństwem, z mieszczanami,
mówiącymi w tym samym co oni języku. I owszem, mieli tam swoje spory lokalne, ale przede wszystkim mieli przeciwnika w postaci Niemców. Pamiętajmy o tym, że rzeczywiście Rabacja Galicyjska to jest taki dramat pęknięcia wewnątrz społeczności polskiej i pęknięcia, którego no, uczestnicy ze strony chłopskiej na pewno sobie nie zdają sprawy, ale jak już widzimy w Weselu chociażby Wyspiańskiego, no to tam jest to właśnie między innymi w tych kategoriach traktowane, żeśmy się domowo, że tak powiem, wyżynali. Chociaż tam też, to też jest tam taka poprawka do Wyspiańskiego, że on mówi, że mego ojca piłą rżnęli, ale podczas Rabacji Galicyjskiej nikt nie rżnął piłą, tylko używano cepów. No to o wiele łatwiej kogoś po prostu zabić cepem niż rżnąć piłą. To prawda, no ale krwawo było krwawo i przede wszystkim to jednak pamiętajmy, że ten stopień napięcia antypolskiego był jednak wywołany bardzo konkretną polityką administracji austriackiej. Ona, mówiliśmy, potem słusznie się podkreśla tą autonomię, tylko proszę pamiętać, że to jest taki proces, tak? Autonomia to są od lat 60., a Rabacja Galicyjska to jest kilkanaście lat wcześniej. I to też była próba jakby spacyfikowania Galicji w ten sposób. I teraz to, że w Galicji zawsze ta świadomość chłopska była jakby rozpięta na dwóch elementach. To znaczy świadomość swojej odrębności jako chłopów i z drugiej strony pytanie właśnie, jak to się ma do tożsamości szerszych. Coś, czego rzeczywiście w Wielkopolsce nie ma, bo tam to się wszystko bardzo wcześnie spoiło. Panie profesorze, to w takim razie jakich narzędzi używał ruch ludowy, uświadamiając chłopom, że są Polakami? Narzędzi, które znamy z wszystkich ruchów masowych XIX wieku, to znaczy narzędzi agitacji, prasy, bo jednak okazuje się, że ci chłopi, przynajmniej niektórzy, czytali. I wreszcie narzędzia, które jest bardzo, bardzo istotne, to znaczy samoorganizacji. I tu problem, jedną z chyba odpowiedzi na tą kwestię, o której wspomniał Michał Łuczewski, to znaczy no, jak można było zorganizować chłopów w jakąś strukturę, kompletnie nie odwołując się do doświadczenia parafii i takich lokalnych społeczności przykościelnych, skoro często to były jedyne instytucje tam w Galicji. To jednak była przede wszystkim biedna prowincja. To jest to o tym trzeba pamiętać. Także tam napięcia społeczne były realne i to, ale jeżeli patrzymy na naszego przyszłego bohatera tego programu, to znaczy Witosa, no to on jest na przykład, to rzeczywiście to jego postawa, która jest no, bardziej życzliwa do kategorii narodowych, powiedzmy, to nie jest też podstawa całego ruchu ludowego w Galicji, bo jego poprzednikiem jako lidera Stronnictwa Ludowego to był Stapiński, który był po prostu no, takim populistą lokalnym, powiedziałbym hochsztaplerem, człowiekiem, który robił podejrzane interesy i jednocześnie bardzo radykalizował język społeczny. Polska niepodległa, II Rzeczpospolita wkroczyła w niepodległość z chłopami jako powiedzmy warstwą społeczną, największą zresztą warstwą społeczną II Rzeczpospolitej, którzy już byli uświadomieni narodowo. Polska Ludowa projektowana przez działaczy ruchu ludowego to Polska dobrobytu, Polska sprawiedliwości społecznej, równych szans, w dużej mierze właśnie dla Włościan. Rola Wincentego Witosa w działaniach na rzecz niepodległości Polski jest widoczna już od początku, co najmniej początku XX wieku, w kilku aspektach. Przede wszystkim w budzeniu świadomości narodowej chłopstwa. To był przecież biedny chłop z biednej rodziny, który się wybił sam, który był posłem do Sejmu Krajowego, potem do Sejmu, do Parlamentu Wiedeńskiego. Był człowiekiem, który miał ogromny i wyrabiany własną pracą, własną działalnością, autorytet wśród chłopstwa. Natomiast musimy pamiętać, że takich działaczy jak Witos było bardzo dużo. I jeżeli popatrzymy na ich życiorysy, to one przebiegały w sposób niezwykle do siebie zbliżony. Bo sens wyboru właśnie Wincentego Witosa na premiera był taki, że był to człowiek odbierany przez chłopstwo, przez stanowiące ogromną większość
ówczesnego polskiego społeczeństwa jako człowiek swój. No, on jako premier potrafił występować, prawda, w chłopskim ubraniu, czy jako premier wracał na wieś w czasie żniw, żeby uczestniczyć w sprawach polowych. I oczywiście miasto czy Warszawa patrzyło na to trochę prześmiewczo, trochę anegdotycznie. Natomiast tak naprawdę to nie jest nie tylko anegdota, prawda, o jego sposobie bycia, tylko to jest w pewnym sensie polityczna metafora, czy polityczny sposób komunikowania się z pozostałymi chłopami, tak? Czyli pokazywanie im, że my jesteśmy inni, pokazywanie, że mamy swoją tożsamość i przede wszystkim pokazywanie, że mamy swoją godność. Panie profesorze, z jakiej rodziny pochodził Wincenty Witos? Chłopskiej, tak? Raczej ubogiej. Ale były różne rodziny. Nie, nie, oczywiście. Ciekawe, czy polskiej? No, ja myślę, że on nie miał wątpliwości, że polskiej. Natomiast była to rodzina bardzo skromna. Najlepiej świadczy o tym fakt, że... No bo wiecie państwo, no, rzeczywiście z rodzin chłopskich pochodzili ludzie, którzy na przykład kończyli pełną drogę edukacji. Tak? To znaczy, jeżeli mamy Jana Kasprowicza, na przykład, który co prawda pełnej drogi edukacji nie skończył, ale później był na tyle wykształcony, żeby być profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Czy mamy, nie wiem, profesora Pigonia, tak, który też... Franciszka Bujaka też. Tak, Franciszka Bujaka, doskonały przykład. To są ludzie, którzy wykształcili się i w znacznej mierze zaangażowana w to była ich rodzina, która po prostu potrafiła doprowadzić do przynajmniej ich do pewnego etapu wykształcenia. W wypadku Witosa oni byli znacznie ubożsi. On kończy bodajże 4 klasy szkoły podstawowej, w związku z tym właściwie jest self-made manem, takim polskim self-made manem. No to jak w takim razie wyglądało jego dzieciństwo? Czym się zajmował? No, pasał bydło, to, mówiąc wprost. I podczas tego, tylko że ciekawe jest to, że jednocześnie miał bardzo szerokie aspiracje, to znaczy, bo ten człowiek idąc, są takie anegdoty o nim, że on idąc pasać właśnie po to, żeby jakby utrzymać się, pomóc utrzymać swoją rodzinę, prowadzić swoje gospodarstwo, no po prostu jednocześnie czytał. To znaczy on zabierał ze sobą książkę i czytał i kształcił się. I to już było niezwykłe, prawda? To jest taki rys osobowościowy. Zdecydowanie, chociaż nie wiem właśnie, czy niezwykłe, bo to się jednak w społeczeństwie chłopskim zdarzało, że ci ludzie mieli swoje aspiracje. Jak mówię, oni czytali, co było już pewnym przełomem, jeśli chodzi o sposób kształcenia. A to, że to nie zawsze było takie zupełnie szkolne kształcenie, to jest czyli inna sprawa. Czyli można powiedzieć, że był samoukiem. Z całą pewnością. Po tych 4 klasach nastąpił etap samokształcenia. Czy ktoś mu pomagał? Czy ktoś wyciągnął rękę? Miejscowy leśniczy, miejscowy nauczyciel, miejscowy proboszcz, tak? To jest, od którego Witos musiał pożyczać książki, no bo też tych książek we wsi nie było znowu aż tak wiele, zwłaszcza jeżeli on przeszedł już pewne podstawowe lektury. Oni go jakoś formowali? No, w każdym razie umożliwili mu dostęp do literatury i rozbudzili w nim jakieś, jakby pozwolili rozwinąć się tym aspiracjom. On potem przechodzi przez szkołę, twardą szkołę wojska austriackiego, gdzie jakby ostatecznie się kształtuje w nim takie przekonanie, że on że musi działać społecznie, musi działać na niwie publicznej. Tutaj trzeba powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. To są te rozmowy z Janem Głowackim, też z dyrektorem szkoły Franciszkiem Marcem. I te rozmowy budzą w nim takie marzenie o czymś innym, o czymś większym, a jednocześnie on ma taką klasyczną frustrację dla tych wszystkich chłopów, że on jest biedny. Właśnie on, jego tata tam z trudem jakieś buty mu daje, jakiś ubiór, żeby on w ogóle mógł pójść do szkoły, żeby się pokazać, prawda, żeby nie pójść do szkoły na bosakach. Więc on jest jakby rozerwany. To Jakub Bojko o tym pisał, też inny przywódca Ruchu Lodowego, o takich dwóch duszach. I taka jedna dusza to jest taka dusza niewolnika, który chce coś robić, ale nie może, bo jest tak biedny. A ta druga dusza gdzieś tam się rwie, gdzieś za ocean, gdzieś właśnie
właśnie do Polski, do tego, żeby zmienić to, co się dzieje wokół niego. I tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, to znaczy on zaczyna czytać i zaczyna czytać właśnie i Sienkiewicza. Myślę, że on czyta tego Sienkiewicza tak jak wielu chłopów przy tych krowach. I wtedy te krowy szły w pole, szły w szkodę, bo ten Sienkiewicz tak bardzo ich angażował i jakoś budził w nich takie myśl o czymś wielkim, że my możemy być częścią jakiegoś wielkiego projektu. Mówi się także o znaczącej roli prasy w tym rozbudzeniu narodowym i politycznym chłopów, między innymi samego Witosa. A kiedy on decyduje się przystąpić formalnie do ruchu ludowego? W drugiej połowie lat 90. XIX wieku i cała jego kariera polityczna też jest, to jest po prostu bardzo zdolny człowiek, co by o nim nie powiedzieć, czy go lubimy, nie lubimy, akceptujemy, nie akceptujemy. To jest po prostu człowiek bardzo niesłychanych zdolności takich organizacyjnych, oratorskich, kreacyjnych. Urodzony polityk. Tak, w dobrym tego słowa znaczeniu urodzony polityk, bo jednocześnie człowiek, który unika bardzo charakterystycznej dla Galicji, bardzo charakterystycznego dla Galicji skorzenia, to znaczy korupcji, to znaczy to jest człowiek nieskorumpowany. 10 lat po wstąpieniu do partii jest już jednym z głównych przedstawicieli PSL-u w parlamencie, zresztą dość zabawne, bo widziałem takie zdjęcie, bardzo ciekawe zdjęcie z tego właśnie parlamentu austriackiego, w którym Witos jest jedynym przedstawicielem chłopskiego stronnictwa, który nie ubiera się jak szlachta. Wszyscy pozostali przedstawiciele w polskiej wsi to są ziemianie. Znaczy oni są ziemianami. Oni po prostu zostali wybrani przez chłopów, żeby ich reprezentować. Jedynym, że tak powiem, autentycznym chłopem jest Witos. I to jest o tyle ciekawe, że mamy zupełnie inne wyobrażenie o tym ruchu ludowym także w tej radykalnej formie. To znaczy, że to jest jakby ruch taki wyłącznie oddolny. Różnie to bywało, jak widać. Witos natomiast jest od początku kreuje, to jest bardzo ciekawe, że, bo Michał mówił o kompleksach Witosa, rzeczywiście one widać je, czasami wychodzą, natomiast jednocześnie trzeba powiedzieć, że to jest człowiek, który przekuwa swoje kompleksy w poczucie dumy, to znaczy to jest przecież człowiek, który stworzył pewną modę. W II Rzeczpospolitej to będzie moda na Witosa, ta wizja chłopa ubranego w białą koszulę i w długie buty do kolan. Tak jak redaktor trochę, bez krawata. Bez krawata, to jest z kapeluszem bardzo charakterystycznym, to jest wizja wykreowana przecież tak naprawdę przez samego Witosa. No, dzisiaj nazwalibyśmy to strojem casualowym. Najdłużej sprawowanym urzędem przez Wincentego Witosa jest urząd wójta. Tak. On to traktował bardzo poważnie, był jednocześnie posłem i wójtem, potem był premierem i wójtem przez 23 lata. Dlaczego ten urząd był dla niego tak ważny? Co to znaczyło? Czy to był tylko symbol, czy coś więcej? Witos szedł od dołu do góry, to znaczy trudno być dobrym premierem, jak się nie umie być dobrym wójtem. I wydaje mi się, że on tutaj to chciał pokazywać, coś takiego, że nawet jak się jest premierem, to trzeba być związanym ze swoją ziemią i on też nie tylko był wójtem, ale też obsiewał swoje pole. Też są jego zdjęcia, jak on po prostu wraca do Wierzchosławic i obsiewa swoje pole. Zresztą też w bardzo późnych jego pracach, artykułach, on powraca do tego, że orka była czymś takim mistycznym dla chłopa, prawda? Nie ma nic, orzemy, a tam coś się pojawi. Więc wydaje mi się, taki bardzo organiczny związek z ziemią i też organiczny związek z tą swoją wsią jest tym, co go definiowało. To są te korzenie, od których on nie chciał odchodzić. Ale dla większej polityki kluczowe są dwie daty. 1908 rok, wtedy Witos zostaje wybrany do Lwowskiego Sejmu Krajowego i 1911, wtedy staje się posłem do Rady Państwa w samym cesarskim Wiedniu. Tak. To są bardzo znaczące daty, bo powiedziałbym, że polityka austriacka wtedy była polityką jednak wyznaczoną przez taką niedemokratyczną w naszych standardach ordynację wyborczą, która przyznawała poszczególnym grupom społecznym reprezentację. Chłopi byli potraktowani, mimo że stanowili większość społeczeństwa, byli potraktowani tam ewidentnie w deprecjonujący sposób. Natomiast w ramach rozmaitych gier politycznych, które działy się w Austrii, podjęto taką, powiedziałbym, i to podjęły to środowisko konserwatywne, podjęły taką radykalną decyzję stworzenia równościowej ordynacji wyborczej. Na tym
tworzy się kariera Wincentego Witosa, który po prostu błyskawicznie, ponieważ nagle można wybrać znacznie więcej posłów chłopskich po prostu, błyskawicznie staje się tym czołowym reprezentantem i okazuje się urodzonym parlamentarzystą, co jest niebywałe, bo ten parlament austriacki jest dość skostniały, to znaczy tam też on się tam przebija. No ale to wszystko jeszcze możemy wiązać bardziej ze sprawą chłopską. Dla sprawy polskiej tymczasem chyba ważniejszy wydaje się moment po wybuchu I wojny światowej, bo wtedy Witos staje się członkiem Naczelnego Komitetu Narodowego. To chyba przełom. To na pewno, natomiast pamiętajmy, że on jeszcze, że on jednak już wtedy jest członkiem tej ścisłej polskiej elity politycznej i ma swoje bardzo precyzyjnie przemyślane zdanie. Na przykład jednocześnie będąc członkiem Parlamentu Austriackiego, będąc członkiem NKN-u, czyli reprezentacji Polaków w Galicji, ma bardzo bliskie stosunki z Ruchem Narodowym. Co więcej, jest w czasie I wojny światowej członkiem Ligi Narodowej, czyli wpisuje się w pewną projekt polityki międzynarodowej, której patronują no przede wszystkim Dmowski, potem Paderewski. Tak? I to jest ten moment, w którym Witos jakby wpisuje się troszkę wbrew nastawieniu większości parlamentarzystów austriackich w swój pomysł, jak też w imię upodmiotowienia narodowego właśnie. Ale wydaje się, że był jakiś moment metanoi, jeśli tak można powiedzieć, zwrotu. Było nim spotkanie z Henrykiem Sienkiewiczem. Najpierw spotkanie przez lekturę, ale później w 1915 osobiste roku spotkanie osobiste w Szwajcarii. Jak ono wyglądało? Jest to, myślę, że jednak dowód pewnej fascynacji Witosa. To znaczy to widać po prostu. I myślę, że tam właśnie w Szwajcarii nawiązują się te realne kontakty właśnie z obozem Ententy. To, co wydaje mi się najważniejsze w tym spotkaniu, to, że dla Witosa sprawa chłopska jest sprawą polską, a sprawa polska jest też sprawą chłopską. Wydaje mi się, że Sienkiewicz buduje taką wyobraźnię polskości, przy której właśnie milkną wszystkie inne spory. Wincenty Witos jako polityk, mimo że reprezentował warstwę klasową, warstwę chłopską, był jednak przede wszystkim propaństwowcem. Jego słynny cytat "Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska" jest bardzo tutaj szczególny i pokazuje jego poglądy na rzeczywistość i na rolę jego klasy społecznej. Najlepszym przykładem podejścia Witosa do tego zagadnienia propaństwowego jest to, że jak był premierem rządu obrony narodowej, mimo że miał wszelkiego rodzaju warunki do przeprowadzenia reformy rolnej zgodnej z interesem jego klasy, skupił się na załatwieniu innych, ważniejszych, propaństwowych zagadnień, jak na przykład walki z bolszewikami, zawarcie z nimi pokoju, czy też przeprowadzanie reform społecznych i gospodarczych. Oczywiście Witos też nie miał za wiele czasu, biorąc pod uwagę, że właściwie zamach majowy nastąpił właściwie po 6 latach odległości. Nie miał za wiele czasu, żeby tutaj rozwinąć skrzydła Ruchu Ludowego. Natomiast widzimy, że nie udało się Ruchowi Ludowemu osiągnąć podstawowego celu politycznego, czyli reformy rolnej, przeprowadzenia reformy rolnej. I to był taki bardzo, bardzo obciążający w ogóle całą II Rzeczpospolitę temat i temat, którego cała właściwie klasa polityczna, czy to wywodząca się z Ruchu Ludowego, czy socjaliści uważali za temat, który jest absolutnie niezbędny do rozwiązania. Zmienia swoje często programowe założenia. On w latach 20. był zwolennikiem reformy rolnej za odszkodowaniem legalnie przeprowadzonej reformy rolnej w porozumieniu z ziemiaństwem, a w latach 30. za to jest zwolennikiem reformy rolnej bez odszkodowania, co jest jednym z pokłosi programu agralnego ludowców i takiej radykalizacji w latach 30. Witos jest tak naprawdę niejednoznaczny. Panie profesorze, na czym polegała rola polityczna Ruchu Ludowego w odzyskaniu niepodległości przez Polaków?
to, co najważniejsze w tych pierwszych dwóch latach działalności Witosa w niepodległym państwie polskim, to jest przede wszystkim mobilizacja chłopów i zwolenników ruchu ludowego szerzej do obrony państwa, do walki na granicach i przede wszystkim... Identyfikacji z państwem. Identyfikacji z państwem, ale też identyfikacji z aspiracjami narodowymi Polaków. I to jest... To jest bardzo skuteczne. To znaczy proszę zwrócić uwagę, że Polska przy całym zamieszaniu roku 1918-19, społecznym zamieszaniu także, jest miejscem, gdzie właściwie nie ma tendencji rewolucyjnych, a jeżeli już one są, to w zdecydowanej, to nie, bynajmniej nie ogniskują się one na problemach wiejskich. Czyli można powiedzieć, że Witos skutecznie neutralizuje agitację komunistyczną, ona trafia w próżnię w jakimś sensie. Tak, ale on proponuje inną rzecz, reformy, bardzo głębokie reformy społeczne, co nie do końca mu się udaje zresztą zrealizować. Wróćmy do tych dramatycznych okoliczności roku 20. Dlaczego to Witosowi powierzono funkcję premiera? No dlatego, że było to od strony... To już następuje rzeczywiście w dramatycznym przesileniu politycznym w związku z atakiem bolszewików na Warszawę i w związku z tym Witos jest symbolem tego, że lud polski jest z Polską, a nie z rewolucją bolszewicką. No a jak wyglądało to pogłębianie świadomości narodowej przez PSL wśród chłopów po roku 1918, po odzyskaniu niepodległości? Dla Witosa najważniejszy był ten moment takiego sprawdzenia chłopa w boju i właśnie to jest ten rok 1920 i można powiedzieć, że walka zbrojna, ona zmienia o wiele głębiej świadomość narodową niż jakaś agitacja partyjna, niż nawet Sienkiewicz, prawda, bo to jest obrona swoją własną piersią. Drugi rząd Witosa powstaje w 1923 roku i jest dzisiaj oceniany przez historyków bardzo krytycznie. Dlaczego? Dlatego, że polska historiografia jest lewicowa, a to jest jedyny prawicowy rząd poza tym obalonym przez marszałka Piłsudskiego w 1926 roku. Charakterystyczne, że oba te rządy są pod premierostwem Witosa. Problem jest oczywiście taki, że ten rząd jest zbudowany na... jakby na strategicznym pomyśle utrwalenia władzy prawicy w Polsce. To znaczy, jeżeli uda nam się przeprowadzić reformę społeczną, no to my tu będziemy rządzić. I to jest sojusz dwóch środowisk, to znaczy endecji z Piastem. A dlaczego się nie udaje ta reforma? Moim zdaniem z bardzo prostego powodu, to znaczy właściwie z dwóch powodów. Pierwsze to jest taki, że część zaplecza politycznego samej endecji nie była przekonana, że reforma rolna jest formułą sprawiedliwą, tak powiedzmy, bo jakby to powiedzieć, wyzucie z własności nie bardzo im się dobrze kojarzyło i po prostu część endeków wcale nie była skłonna tak jednoznacznie się z tym identyfikować. Natomiast ze strony Witosa problem polegał na tym, że on miał w partii i w ruchu ludowym mnóstwo ludzi, którzy po prostu identyfikowali się z linią polityczną Piłsudskiego i robili wszystko, żeby po prostu ten projekt trwałej kooperacji z narodowcami Witosowi nie wyszedł. Trzeci rząd Witosa powstaje 10 maja 1926 roku i trwa tylko 4 dni. No, możemy się domyślać, jaki miał Wincenty Witos stosunek do zamachu majowego i do całego środowiska, który stał za przewrotem. Ale to jest może właściwie pytanie o moment na zadanie pytania o pozycję ideową Witosa. Jak o nim możemy mówić w takim konwencjonalnym języku? Czy on był prawicowym politykiem, lewicowym? Skąd jego negatywny stosunek do Piłsudskiego, do obozu piłsudczykowskiego? Też jest, moim zdaniem jego można zakwalifikować śmiało jako polityka centroprawicy. To na pewno nie jest polityk konserwatywnej prawicy. On ma za dużo elementów tego przesłania społecznego, ale przywiązanie do interesu narodowego, przywiązanie do prywatnej własności ziemi, przywiązanie do wartości katolickich jest jednak u Witosa bardzo silne, mimo tego, że sam miał przecież z Kościołem rozmaite przygody. Ruch chłopski. Tak, jak cały ruch chłopski. Dlaczego on był przeciwnikiem Piłsudskiego? No, krytycy Witosa mówią ze względów ambicjonalnych, bo to był jedyny polityk, który miał osobistą charyzmę i osobistą zdolność taką
kreacyjno-polityczną, którym mógł pozbawić Piłsudskiego władzy i Piłsudski to wiedział, starając się wyeliminować go, spostponować i w rozmaity sposób ograniczyć. No właśnie, po, zamachu, był spór. Po zamachu majowym Witos staje na czele Centrolewu i konsekwentnie jest politykiem antypiłsudczykowskim, dąży do odsunięcia Piłsudskiego od władzy. Jaki to był pomysł na odsunięcie? No to jest pomysł demokratyczny właśnie, to znaczy on wobec osłabnięcia strony narodowej, o tak powiedzmy, on zdaje sobie, a on jest, pamiętajmy, że Witos myśli jednak w kategoriach parlamentarnych, tak, zawsze. Widzi, że z narodowcami już nie stworzy większości, chociaż nie stroni od kontaktów z poszczególnymi politykami tej formacji, ale buduje szeroką koalicję lewicową. Szeroką koalicję lewicową w obronie demokracji. Jest jednym z filarów tej koalicji i tworzy też, buduje też podstawy zjednoczenia ruchu ludowego. To jest też na bazie takiej reakcji prodemokratycznej, antypiłsudczykowskiej w znaczeniu odrzucenia wzorów autorytarnych. Witos tę batalię przegrywa, tylko przegrywa w starciu z przemocą administracyjną. To trzeba jasno powiedzieć. No to zobaczmy coś na ten temat. Po zamachu majowym Witos staje się jednym z przywódców opozycji antysanacyjnej, stopniowo radykalizując swoją postawę. Wincenty Witos znalazł się na emigracji w Czechosłowacji w wyniku procesu brzeskiego, największego procesu politycznego w dziejach Polski. Zostaje oskarżony o właśnie przygotowanie zamachu stanu, przygotowanie buntu społecznego i przez sąd skazany w dwóch instancjach na karę więzienia. W związku z czym decyduje się na emigrację do sprzyjającej ludowcom, sprzyjającej polskiej opozycji Czechosłowacji. Miał takie poczucie rozgoryczenia i to poczucie jest widoczne na kartach jego pamiętnika, którego nie dokończył, doprowadził go do lat 20. Potem mamy wszystko takie luźne notatki, które właśnie rodzaj dziennika prowadzonego. Pierwsze wydanie wspomnień Wincentego Witosa ukazało się w ramach Kultury Paryskiej w Paryżu, ze względu na to, że rękopis jego wspomnień miał w posiadaniu najbliższy współpracownik Witosa w latach 30. profesor Stanisław Kot. To jest piękna polszczyzna. Jeśli ktoś by chciał wiedzieć, jak wyglądała polska wieś galicyjska, jak wyglądała polska polityka lat pierwszych dziesięcioleci XX wieku, to jest na pewno ciekawa i pouczająca lektura. Natomiast już te takie właśnie notatki z lat 30. okresu wygnania, one stanowią taki właśnie bardzo już przykry momentami obraz właśnie polityka skrępowanego, polityka zrozgoryczonego, polityka, który właśnie żyje takim poczuciem niemocy, tak, że nie chciałby coś robić, nie może, jest i w związku z czym są często niesprawiedliwe, czy wręcz takie właśnie bardzo, bardzo głęboko nieobiektywne. Trudno je traktować jakoś momentami jako źródło, oczywiście poza źródło historyczne, poza tymi podanymi faktami. Ktoś przyjechał, kto coś powiedział, prawda? Panie profesorze, czym właściwie był proces brzeski? O co Wincenty Witos został oskarżony i na jakiej podstawie został skazany? Proces brzeski jest niewątpliwie jednym z najbardziej wątpliwych wydarzeń okresu międzywojennego w ogóle. Przecież nawet bardzo wielu piłsudczyków, którzy obóz piłsudczykowski oskarżał demokratycznych posłów, nie zgadzało się z tym sposobem jakby walki z opozycją polityczną. To była manipulacja wymiarem sprawiedliwości, powiedziałbym taka ręczna. Przecież spośród trzech sędziów procesu brzeskiego jeden stwierdził, że oskarżeni są całkowicie niewinni, a byli to ludzie już wyselekcjonowani do przeprowadzenia tej operacji. W związku z tym oskarżeni w procesie brzeskim byli oskarżeni o destabilizację państwa, kwestionowanie legalnie istniejącej władzy
i szukanie jakichś... Ale to Witos był legalną władzą, co podnosił w swojej mowie. On był premierem legalnie wybranym przez większość parlamentarną. Tak jest. Znaczy, został oskarżony o przygotowywanie zamachu stanu. Tak, i to była główna. Tylko problem polega na tym, że nigdy niczego mu nie udowodniono. Nie udowodniono żadnego zarysu takiego siłowego jakby przejęcia władzy przez tak bardzo zresztą zróżnicowaną koalicją, jaką był Centrolew, bo tam pamiętajmy, że tam zasiadali ludzie od PPS-u do NPR-u, czyli od klerykałów robotniczych po rewolucjonistów i byłych towarzyszy Piłsudskiego. To w międzywojniu niestety było, ja bym powiedział tak, było nie, rzeczywiście hańbiące, ale trzeba powiedzieć, że na skali europejskiej to i tak byliśmy oazą spokoju i delikatności. W końcu ta opozycja, która została osądzona w tym zmanipulowanym procesie brzeskim, oni byli skazani na od półtora bodajże do trzech lat więzienia, z czego większość w ogóle tych kar nie wykonała. Natomiast mimo wszystko było to dla polskiej opinii publicznej wstrząsem. I jednak korupcją, trzeba powiedzieć, to znaczy demoralizacją. Wincenty Witos zostaje skazany, jest rok 33. W efekcie tego wyroku udaje się na emigrację do Czechosłowacji. Jak wygląda tam jego życie? Czy angażuje się w działalność polityczną? No jest emisariuszem Ruchu Ludowego na zewnątrz i autorytetem dla znacznej części opinii światowej, który komentuje życie polityczne w Polsce i jednocześnie kieruje, no oczywiście nie z dnia na dzień, ale w zasadniczych elementach kieruje strategią tego Zjednoczonego Ruchu Ludowego, który w Polsce nadal działa legalnie przecież i sprzeciwia się sanacji Piłsudczykom już w pewnym momencie bez Piłsudskiego. W tym miejscu jest pora na to, żeby wydobyć z niepamięci najważniejsze, największe strajki w Polsce przed ruchem Solidarności. Jest rok 37, zaczyna się wielka fala strajków chłopskich. O co w nich chodziło? Dlaczego dzisiaj warto o nich pamiętać? Tak, to jest rok 1937, lato, lipiec, sierpień i tam też chodziło o to, o czym mówił profesor Skibiński, to znaczy przede wszystkim o to, żeby ruch chłopski był ruchem, który może nadawać ton polskiej polityce, żeby chłopi rzeczywiście mogli tworzyć kształt polskiej polityki, żeby nie byli eliminowani no, legalnymi albo nielegalnymi środkami. I to był taki ruch, który porwał kilka milionów osób. On nie ma takiej romantycznej twarzy jak Solidarność, bo tam z jednej strony zginęło kilkadziesiąt osób, tysiące osób było aresztowanych, kilkaset osób poszło do więzienia, ale też ten ruch eskalował po stronie chłopskiej, to znaczy ci ludzie, którzy nie chcieli się zaangażować w działanie tego ruchu organizowany przez ten Zjednoczony Ruch Stronnictwa Ludowego, często byli atakowani przez chłopów. Ale chodziło o to, żeby nastąpiła prawdziwa rewolucja moralna, prawdziwa sanacja. I tutaj też Wincenty Witos wspierał ten ruch swoimi pismami. Czy wiemy coś o rzeczywistym przebiegu tego strajku chłopskiego i czy w jakimś sensie nie jest on dowodem na to, że projekt upodmiotowienia politycznego i unarodowienia mas chłopskich się powiódł? Ten strajk rozpoczął się w Galicji i on właśnie tam, zresztą tak jak ruch chłopski, zaczął się rozwijać. On bardzo szybko zaczął eskalować w starcia z policją i też w strzelanie do osób, które protestowały. No i później też został bardzo brutalnie zduszony, także ten ruch chłopski no właśnie musiał się coraz bardziej radykalizować. Jeśli mówimy w ogóle o takiej radykalizacji, też takim powiedzmy, nie chcę powiedzieć komunizacji polskiego ruchu chłopskiego, ale na pewno pojawiają się w nim takie ruchy coraz bardziej czerwone, to właśnie to jest ten moment. Po wybuchu II wojny światowej odsłania się jakby ostatni etap życia Wincentego Witosa. Co dzieje się z nim wówczas? On przede wszystkim wraca do Polski w momencie,
momencie, kiedy no jakby oczekuje się zjednoczenia w obliczu możliwej agresji niemieckiej, i on rzeczywiście w jakimś sensie no, do tego zjednoczenia dąży. Jego los jest na szczęście nie tak tragiczny jak Korfantego, który jakby tego powrotu nie przeżył w dość dziwnych okolicznościach. No a Witos jest w stanie funkcjonować w miarę normalnie, zawiesza się mu to wykonanie kary. Nie. Chociaż aresztowany jest na kilka dni. Na kilka dni, tak, ale na szczęście zostaje wypuszczony i może, jakby to powiedzieć, mobilizować swoich zwolenników do wsparcia wysiłku obronnego Polski po prostu. A czy Niemcy nie składali mu pewnej oferty? To już po klęsce wrześniowej oczywiście jest taki moment, kiedy Niemcy, szukając ewentualnych alternatyw do tworzenia ewentualnego rządu kolaboracyjnego, no niezbyt to było poważne, ale jednak rzeczywiście wyobrażali sobie, że jedną z osób do wykorzystania jest Witos. Witos jednak jednoznacznie odrzucił te pomysły. No ale później zostaje aresztowany z kolei przez armię sowiecką i w tym przypadku jest bardzo ciekawe, czy odbywa się jakieś kuszenie, składanie jakichś ofert. To odbywa się oczywiście, ale to jeszcze bardziej, powiedzmy, po pierwsze, Witos jest już wiekowym człowiekiem. On w czasie II wojny światowej nie odgrywa aktywnej roli politycznej, ale identyfikuje się z linią Stronnictwa Ludowego, które jest jednym z filarów Polskiego Państwa Podziemnego. Ma zresztą być ewakuowany z kraju w 1944 roku. Do tego nie dochodzi ze względów technicznych tak naprawdę i zdrowotnych Witosa. No i rzeczywiście wpada w ręce sowieckie, chociaż Sowieci chcą go wykorzystać jako symbol ruchu ludowego, to znaczy jako symbol ruchu, nadając mu taką interpretację radykalno-społeczną. Jego brat zresztą, Andrzej Witos, jest przecież członkiem PKWN-u, tylko że i to jest ewidentnie nie jest związane z pozycją samego tegoż Andrzeja, tylko jest kwestią nazwiska, żeby się tym posłużyć. Natomiast Wincenty odmawia, nie chce mieć... Czyli odmawia Niemcom, odmawia Sowietom. Czy prezesura PSL-u stworzonego wraz ze Stanisławem Mikołajczykiem w Polsce komunistycznej jest jedyną funkcją, jaką to znaczy ja bym powiedział tak, że przede wszystkim trzeba powiedzieć, że on już umiera. Tak? To znaczy Witos już umiera, on właściwie jest symbolem, to znaczy wszyscy grają o symbol Witosa bardziej niż o realną jego aktywność, dlatego że on jest już do tej aktywności niezdolny. Pozostaje symbolem. Pozostaje symbolem polskiej wsi i zostaje zawłaszczony potem przez PRL i przez środowisko ZSL-owskie, które jakby przechodzą do porządku dziennego nad jego realnymi zaangażowaniami politycznymi i pokazują go jako tego chłopa zaangażowanego w politykę, no tego właśnie, człowieka zmieniającego społeczność. Zatrzymajmy się w tym momencie. Witos umiera 30 października 1945 roku, a w kolejnych latach trwa próba manipulowania i propagandowego użycia Witosa i PSL-u. W jaki sposób się to odbywa? No PSL jest niszczony, bo to jest jedyna, można powiedzieć, taka realna, legalna opozycja i on jest niszczony na dwa sposoby. Po pierwsze, tworzy się taki, można powiedzieć, kolaborancki ruch ludowy na początku związany z tak zwanym lubelskim Stronnictwem Ludowym, a później właśnie ZSL-em, o którym ty mówisz, a z drugiej strony ci, którzy nie chcą przystąpić do tego ruchu, są albo sadzani do więzień, albo zmuszani do współpracy, albo po prostu niszczeni na różne sposoby, więc jest niesłychana przemoc stosowana do tego ruchu, który właśnie miał nadzieję na to, że będzie mógł kształtować tą Polskę. Też nie zapominajmy, że na przykład Ogień walczył o Polskę Ludową. No właśnie, w samej nazwie państwa już pobrzmiewa to propagandowe użycie. O co tu chodzi? Polska Ludowa. Polska Ludowa w interpretacji komunistycznej to jest Polska uzależniona od Moskwy, natomiast w interpretacji ruchu ludowego to była Polska demokratyczna, to znaczy ludowa w znaczeniu szerokie warstwy społeczne identyfikują się z państwem.
państwem. PSL jest, jakby to powiedzieć, pomysł Stanisław Mikołajczyk był jednym z uczniów Witosa, chociaż myślę, że nie tak wybitnym jak swojego nauczyciel polityczny. Natomiast pomysł Mikołajczyka jest taki, my się zgódźmy na uzależnienie polityczne od Moskwy w zamian za zachowanie demokracji i reformy społeczne. Problem polega na tym, że oczywiście był to projekt całkowicie nierealny i kończy się to zresztą w dwuznacznych dla Mikołajczyka warunkach, no w jego, to powiedziałbym, dość spektakularną ucieczką na zachód, no ale też pozostawieniem znacznej części współpracowników na pastwę UB, więc to jest, powiedziałbym, że taka historia ruchu ludowego, no trudna. Ludzi, natomiast wielu ludzi stało się z tego środowiska stało się z kolei jednymi z symboli Polski, dążenia do polskiej niepodległości. No ja wymienię tylko Stefana Korbońskiego, który jest chyba najbardziej znanym takim pisarzem, jednocześnie działaczem politycznym, dziennikarzem emigracyjnym, pozostawił po sobie genialną spuściznę interpretującą to, co się stało w czasie II wojny światowej właśnie z perspektywy ruchu ludowego. Zawsze kończymy ten program pewnym otwarciem na dzisiaj i na przyszłość. Z pewnością zgodzimy się, że Wincenty Witos jest jednym z ojców polskiej niepodległości, ale patronem jakich spraw mógłby być we współczesnej Polsce? Dlaczego warto go dzisiaj przypomnieć? Poza względami rocznicowymi, konwencjonalnymi w gruncie rzeczy. Znaczy, myślę, że on jest, powiedziałbym, ojcem dobrze pojmowanego parlamentaryzmu, to znaczy nie destrukcyjnego, tylko właśnie takiego, który chce budować większości, który chce budować porozumienia. Nie demokracji. Ja bym powiedział tak, raczej powiedziałbym, że sprawnego parlamentaryzmu. On nie był zwolennikiem, on chciał działać, on chciał tworzyć, w związku z tym potrzebował sprawnych narzędzi. A ja pomyślałam, ale nie wiem, czy mogę to powiedzieć, że mógłby być takim patronem dobrego populizmu, takim patronem... Jan Marian Kita kiedyś miał taką koncepcję. Że takiego nurtu, który zmierza do jedności, żeby rzeczywiście była jedność w Polsce, ale w wielości. I ta wielość polega na tym, że jest właśnie ruch narodowy, jest ruch lewicowy, ale też jest ruch chłopski. Są też masy, które często właśnie są jakoś wyciszone, którym polska inteligencja, który tak nie do końca właśnie Witos lubił, do samego końca miał do niej taki dystans. I ta inteligencja jakby zamykała usta temu polskiemu ludowi, który właśnie się wydawał taki niebezpieczny, barbarzyński, nie wiadomo co będzie, jak się go dopuści do władzy. A Witos umiał właśnie być częścią tego ludu, a jednocześnie umiał być też, cały czas mówił o tej jedności, że to nie jesteśmy tylko po to, żeby reprezentować tylko swoją część, tylko w imię właśnie jakiegoś szerszego projektu, który jest demokratyczny, który jest oparty na jakichś parlamentarnym docieraniu się. Więc to taki patron dobrego polskiego populizmu. No, szukamy odpowiedzi na pytanie, po co nam dzisiaj Witos, ale żeby właściwie zadać to pytanie, najpierw, jak zauważył słusznie pan profesor, trzeba zedrzeć te maski, które na jego wizerunek nałożono. Starajmy się to robić w tym roku, który przypomina o tej wspaniałej postaci. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy za tydzień. Stańmy na gruncie prawa. Kierujmy się sprawiedliwością. W Polsce odrodzonej, demokratycznej, ludowej nie może być elity panującej i niewolników, a choćby tylko upośledzonych obywateli. Stojąc na gruncie współpracy, bądźmy zawsze gotowi do walki bezwzględnej ze wszystkim złem, który by się w Polsce odrodzonej chciał zagnieździć. Bierzmy czynny udział we wszystkich dziedzinach życia państwowego. Nie pchajmy się jednak na urzędy i stanowiska, które przekraczają nasze siły i zdolności.